Smaczne, szybkie tanie gotowanie ze szczyptą humoru. Serdecznie witam Państwa na moim kanale Filmy Kulinarne. Dzisiaj ciasto makowczyk, prosty, szybki, niechemiczny. Naprawdę warto zrobić, cieplutki, do zjedzenia, pychota. Zapraszam Państwa na film. Życzę smacznego, miłego oglądania. Składniki na prosty, szybki, niechemiczny makowczyk. Troszkę dzisiaj będzie inaczej przepis podany, czyli mamy tutaj pół litra mleka ugotowane, około pół godziny, ćwierć kilograma maku, następne zmielone 3 razy przez maszynkę do mięsa. Do tego potrzebujemy 6 żółtek tartych z 12 łyżkami cukru pudru. Do tego 12 łyżek płaskiej mąki pszennej lub 6 dużych łyżek lub szklanka mąki pszennej. 6 ubitych na sztywno białek z jajek. Na koniec dajemy 2 łyżki cukru pudru i oczywiście jakąś blaszkę wysmarowaną oliwą olejem wysypaną bułką tartą. I to wszystkie nasze. I szybko montujemy nasz ciasto, nasz makowczyk, czyli mak. Dodajemy utartych z cukrem żółtek jajek kurzych. Mieszamy. Mieszamy. Do tego dodajemy stopniowo. Nie ma mi kto tu podtrzymać. Jest mąkę ziemniaczaną, o, tak, ciap-ciap, jakoś sobie trzeba dać radę. Już mieszamy i do tego musimy zmienić nasze narzędzie, taką łopatkę. Delikatnie wykładamy nasze sztywne, ubite białko. Blaszkę mamy naszykowaną już. Piec rozgrzany. I musimy całość wymieszać na jednolitą masę. Czyli mieszamy taką łopateczką sobie wszystko, żeby była jednolita masa. Masę makową mam już ciastową mieszaną. Przelewam na przyszykowaną blaszkę i rozciągam nasze ciasto po całości. Oczywiście dokładnie łopatka nam w tym pomoże, żeby opróżnić miseczkę naszego maku. I rozciągam. I jak tylko rozciągniemy do rozgrzanego piekarnika. Ja miałem jakieś 200 stopni temperatura. Jak się troszkę zapiecze, później zmniejszam temperaturę na jakieś 180 stopni. Równać mniej więcej było. Równe, płaska powierzchnia. Mowy najlepszy, niechemiczny makowczyk. Proszę pieczone pomacać badylkiem, nie moczy się, suchy, czyli makowczyk upieczony. Żeby lekko stygnął, kroić i zajadać. Jeżeli by był troszkę grubszy, czyli byśmy mieli mniejszą blaszkę, po prostu musimy troszkę dłużej go opiec. I teraz na koniec możemy sobie omazać jakimiś mazidłami, czy zrobić jakiś lukier, czy nawet dżemikiem posmarować, czy cukrem pudrem posypać i zajadać.